Za nami fantastyczny sportowy weekend, no i jeszcze prawie świąteczna atmosfera. Anna Tomczyk, witam i zapraszam do oglądania aktualności. Wielka Resowia. W berlińskim finale Ligi Mistrzów drużyna z Rzeszowa zdobyła srebrne medale i napisała nowy rozdział klubowej siatkówki w Polsce. Katolicy obchodzą dziś Niedzielę Palmową. To także święto młodych, którzy wierzą i kultywują tradycję. Tradycja w ogóle robienia palm jakby się narodziła na nowo. Nowa przystań dla bezdomnych. Znajdą tu dach nad głową i pracę. Powstał pomysł budowy centrum wspólnotowego właśnie w Przedmieściu Czudeckim, żeby można było pomóc większej ilości osób. Słuchowisko na podstawie tekstu rzeszowskiego autora z szansą na radiowego Oscara. Mam czas, chcę zobaczyć po drodze jeszcze w Polsce parę miejscowości Rzeszów. Asseco Resowia drugą drużyną Europy. W Berlinie w finale Ligi Mistrzów rzeszowscy siatkarze przegrali dziś z mistrzem Rosji Zenitem Kazań 0-3. Srebro to ogromny sukces dla rzeszowskiej siatkówki, ale Berlin podbili również polscy kibice ze sporą ekipą ze stolicy Podkarpacia. Doświadczenie było po stronie mistrza Rosji. Zenit Kazań grał w czterech ostatnich finałach Ligi Mistrzów, a w 2012 i 2008 wygrywał te elitarne rozgrywki. Po stronie rzeszowian wyrównany zespół i kibice. I jeszcze jedno, Zenit musiał wygrać, my mogliśmy. Ale zabrakło tego błysku w grze. Asseco Resowia przegrała pierwszego seta do 22, drugiego do 23. W trzecim mistrzowie Rosji i fenomenalny Kubańczyk Leon byli nie do zatrzymania. Resowia przegrała do 21 i w całym meczu 0-3. Udział w Final Four Ligi Mistrzów to przede wszystkim prestiż. Puchar i medale to jedno, ale nagrody finansowe w porównaniu z piłkarską Ligą Mistrzów niewielkie. Zenit Kazań zgarnął 50 tysięcy euro i prawo gry w październikowych klubowych mistrzostwach świata. Rzeszowski klub zainkasował 30 tysięcy euro, ale co najważniejsze, zapisał się w historii siatkówki. Na brawa zasłużyli także rzeszowscy kibice. W Berlinie pokazali mistrzowski doping i tego europejskie drużyny na pewno mogą nam zazdrościć. A wśród fanów siatkówki na najwyższym poziomie jest też Paweł Pezdan. Witaj, Paweł. Witam. Berlin i jednak drugie miejsce w finale Ligi Mistrzów. Boli cię serce? No troszeczkę tak, bo zawsze, dopóki piłka w grze, jest szansa na zwycięstwo, ale dzisiaj emocje sięgnęły Zenitu. No i ten Zenit był trochę za wysoko dla nas. Może właśnie, dlaczego nie udało się z nim wygrać? No można powiedzieć, że pieniądze na boisku nie grają, ale trzeba od razu powiedzieć, że Rosjanie mają budżet na co chcą i kiedy chcą, czyli mówi się nieoficjalnie, że nieograniczony. A po drugie, no klasowa drużyna z olbrzymim doświadczeniem, bo po raz kolejny grają w Final Four. No i mają tego Leona, Kubańczyk z takim pierwiastkiem rzeszowskim, bo kibice z Rzeszowa na pewno go mogli tu widzieć. Na ulicach Rzeszowa spacerował jeszcze rok temu, bo jego menadżerem jest rzeszowianin Andrzej Grzyb. No ale sprzedaje się zawodnika tam, gdzie płacą najwięcej. Niestety. No właśnie, oglądaliśmy. Czy według ciebie drugie miejsce właśnie może być, jest sportowym spełnieniem marzeń? To też zależy dla kogo, bo w składzie Resowi mamy zawodników, którzy już zdobyli to trofeum. Szyps i Tichaczek w 2007 roku, co prawda z niemieckim zespołem Friedrichshafen, ale Ligę Mistrzów zdobyli, puchar. Krzysztof Ignaczak, 20 lat gra w siatkówkę, ma medal Mistrzostw Świata, Europy, ale pierwszy raz zagrał w Final Four, także myślę, że sportowa ambicja tym zawodnikom jeszcze podpowiada, że wrócimy kiedyś do Final Four i sięgniemy potem puchar, czyli wygramy. Ale dzisiaj, Paweł, liczyłeś lata, jak długo Rzeszów czekał na taki sukces? Dla mnie szybko policzyłem, bo mnie jeszcze na świecie nie było. A jeśli nawiązujemy do europejskich rozgrywek Pucharu Mistrzów, no to lata 70. wtedy Resowia no, była m.in. na miejscu drugim, ale dzisiaj to zupełnie trochę inne pieniądze, inne rozgrywki i ogromny sukces, ten srebrny medal, to trzeba podkreślić dzisiaj Asseco Resowi. Paweł, czy wczorajszy mecz i dzisiejszy też mierzysz w kategoriach cierpliwości i wytrwałości zarządu Asseco Resowi? No tu musi paść na pewno nazwisko Góral, Adam Góral. Kiedy wchodził do rzeszowskiej siatkówki, do tego środowiska, oczywiście dał pieniądze, ale dał też zaufanie trenerowi Andrzejowi Kowalowi. On najpierw był asystentem Trawicy, wcześniej oczywiście Sucha.
Jana Sucha, a od 4 lat prowadzi zespół i jest z dobrym skutkiem, bo to są od 4 lat finały Ligi, Polskiej Ligi Plus Ligi. Dał pieniądze, ale też dał zaufanie i powiedział, ufamy ci, mamy cierpliwość, rób swoje. Myślę, że to procentuje. A na koniec jeszcze cześć i chwała naszym kibicom, którzy masowo wyjeżdżali do Berlina. Naszym gościem był Paweł Pezdan. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A dziś w Kościele Katolickim Niedziela Palmowa, a jej znak szczególny, kolorowe palmy, symbole odradzającego się życia. To święto obchodzone jest na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa z Betanii do Jerozolimy. Ale dzięki Janowi Pawłowi II Niedziela Palmowa ma też inny wymiar. Jest Światowym Dniem Młodzieży. Na Podkarpaciu największe uroczystości odbyły się w Rzeszowie i Brzozowie, gdzie zakończyło się spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej. W Rzeszowie setki młodych osób zebrały się przy obelisku papieskim, upamiętniającym pobyt w tym miejscu Jana Pawła II. To właśnie papież Polak, przez całe życie związany z młodzieżą, zdecydował, że od 1986 roku każda Niedziela Palmowa obchodzona jest w Kościele Katolickim jako jej dzień. Kościół ma wiele do zaproponowania młodym ludziom. Przede wszystkim droga, która prowadzi do życia, która się nigdy nie kończy w Jezusie Chrystusie. Ale również młodzież może bardzo dużo przydać Kościołowi. Swój entuzjazm, radość, pokój i zaangażowanie. Właśnie to, jak wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II, jest największą siłą Kościoła i jego przyszłością. Myślę, że młodzi ludzie potrafią to okazywać poprzez uśmiech, poprzez gesty, proste słowa, a może starszym ludziom już tego brakuje. I dlatego myślę, że powinni brać przykład z tych młodych ludzi, nie? Przykład tej radości, wewnętrznej radości, którą pokazują, potrafią okazywać na zewnątrz. Ta radość bycia blisko Boga i poczucia wspólnoty dużo daje, przekonują ci, którzy przyszli z palmami pod rzeszowską katedrę. Przede wszystkim siłę do pracy, taką nadzieję i czasem jak przychodzi jakiś kryzys czy trudna chwila, to jednak myśl o tym, że jest ktoś, kto zawsze pomoże i taka siła wspólnoty, no to po prostu napędza do pracy. W Rzeszowie palmy poświęcił biskup Jan Wątroba. W Brzozowie, gdzie obchody Niedzieli Palmowej były zakończeniem 3-dniowego spotkania młodzieży archidiecezji przemyskiej, uroczystością przewodniczył arcybiskup Józef Michalik. W sanockim skansenie odbył się konkurs na najpiękniejszą palmę. Uczestnicy sięgnęli do podkarpackiej tradycji, czyli wierzbowych bazi i trzciny suszonych traw, ale też bukszpanu czy barwinka. Trzcina rośnie na bagnach, prawda? Jest związana z wodą. A woda co? Potrzebna jest do życia, które się budzi i zaczyna się rozwijać, prawda? Wierzba to jest roślina, która się pierwsza po zimowej martwocie rozwija i jest symbolem takiego życia, które się odradza po śmierci. Za najładniejszą palmę uznano tę przygotowaną przez uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Sanoku. Robiliśmy ją na wszystkich kółkach plastycznych, nawet na WF-ie i bardzo dużo osób robiło ją. 2 lata temu udało nam się zdobyć 3. miejsce, no myślę, że co rok jest lepiej, teraz mamy 1. miejsce. Muszę powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że tradycja w ogóle robienia palm jakby się narodziła na nowo. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, okres przygotowania duchowego do Wielkanocy. W sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej już dziś odprawione zostało misterium Męki Pańskiej. To przypomnienie ostatniej drogi Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Rzeszowski Emaus, stowarzyszenie, które pomaga w wychodzeniu z bezdomności, wkrótce otworzy nową siedzibę w Przedmieściu Czudeckim. To dobra informacja nie tylko dla bezdomnych, ale też licznego grona klientów Emaus. Stowarzyszenie otworzy tam drugi w regionie, poza Rzeszowem, kiermasz rzeczy używanych. Dochód z ich sprzedaży pozwala właśnie pomagać podopiecznym. W nowej placówce będą mieszkania dla bezdomnych i warsztaty ich pracy. Nowe centrum Emaus w Przedmieściu Czudeckim ma być przystanią, w której bezdomni z całej Polski znajdą pracę i dom. Ciągle zgłaszają się tu nowe osoby i ciągle odchodzą ci, którzy już nauczyli się samodzielności. Bardzo często musimy odmawiać przyjęcia do wspólnoty, ponieważ nie mamy miejsc. Dlatego też powstał pomysł budowy centrum wspólnotowego właśnie w Przedmieściu Czudeckim, żeby można było pomóc większej ilości osób.
Nowe lokum ma 1600 metrów kwadratowych powierzchni. Są tu mieszkania, kuchnia, pokój dzienny, biura, warsztaty i charakterystyczny dla Emaus kiermasz rzeczy używanych, które wspólnota dostaje ze zbiórek publicznych i darowizn. Ale co najważniejsze, będzie tu nowa szkoła życia dla bezdomnych. Mają czas na zastanowienie się nad swoją przeszłością, przemyśleniami i tak dalej. Zazwyczaj te osoby dochodzą u nas do wniosku, że jednak popełniały szereg błędów, które idzie naprawić z naszą pomocą i oczywiście z samozaparciem. Te błędy to często alkoholizm, który prowadzi do rozpadu rodziny, ale też inne patologie, które rujnowały życie i skazywały ludzi na bezdomność. Ze swojego doświadczenia dzień w dzień praktycznie byłem pod wpływem alkoholu, nie ukrywam tego, i tylko się myślało o tym, żeby się napić i nic poza tym, no, spało się i po klatkach. Tak było jeszcze kilka lat temu. Dziś pan Jacek z sukcesem pomaga w kuchni, ma własne pieniądze z kieszonkowego i próbuje odbudować więzi rodzinne. We wspólnocie pracuje tak samo jak Cedric, który pracę w szwajcarskim Emaus zamienił na placówkę w Rzeszowie. Wraz z innymi naprawia używane meble, jest też kierowcą. Pracujemy, pomagamy dla bezdomnych i te rzeczy, które były używane, to mają nowe życie, wiesz, i idą dalej, i to myślę, że ekologiczne i ekonomiczne. To właśnie poprzez kiermasze rzeczy używanych Emaus zarabia na swoje utrzymanie. Tu w Rzeszowie, a wkrótce też w Przedmieściu Czudeckim. Nowa placówka w dużej mierze sfinansowana jest z regionalnego programu operacyjnego, bo zastosowano w niej nowoczesne technologie ogrzewania oparte na odnawialnych źródłach energii. Do całkowitego wyposażenia nowego obiektu przydałaby się jeszcze jednak pomoc sponsorów. Teraz problem, który mieszkańcom zabytkowych miast jak Rzeszów, Przemyśl czy Jarosław może wydać się banalny. Ale dla mieszkańców Stalowej Woli to sprawa naprawdę dużej wagi. Co zrobić z budynkiem, który ma 76 lat? Dlatego miasta to perełka miejscowej architektury w stylu Art Deco. Budynek chce odsprzedać Huta Stalowa Wola. Jeszcze przed wojną mieściła się tam dyrekcja huty, a teraz w mieście rozgorzała dyskusja, kto powinien być jego nowym właścicielem. Budynek dyrekcji naczelnej Huty Stalowa Wola to zdaniem znawców klasyczny przykład modernizmu, zwanego też stylem Art Deco w Polsce. Obejmuje on nie tylko bryłę i zewnętrzny wystrój architektoniczny gmachu, ale także wszystkie szczegóły wnętrza, łącznie z meblami. Andrzej Tyrała, odpowiedzialny za majątek huty, tak tłumaczy decyzję zakładu o sprzedaży. To absolutnie nie to, że wyprzedaje z biedy majątek, tylko tak. Huta od wielu lat prowadzi restrukturyzację majątku. Dlatego pozbywa się jego elementów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Ale dla wielu mieszkańców decyzja władz huty o sprzedaży tego budynku budzi obawy, a nawet sprzeciw. To bardzo źle, bo to jest zabytek w sumie już, można tak powiedzieć. Wrosło ze Stalową Wolą i tak to powinno zostać, nie sprzedawać, powinno zostać przy hucie. W kierownictwie huty dominuje jednak przekonanie, że zakład ma się zajmować produkcją, a nie zabytkami. Dlatego decyzja jest ostateczna. W mieście rozgorzał spór, co zrobić z budynkiem. Może tam coś zrobić, jakąś izbę pamięci, jakieś muzeum. A tam faktycznie można byłoby jeszcze pomyśleć o tym, żeby było, jak tam byłoby, prawda, techniczna uczelnia. Są także pomysły, by budynek przeznaczyć na potrzeby hotelarstwa, gastronomii lub służby zdrowia. Zdaniem wielu jest to też okazja, by wreszcie w Stalowej Woli stworzyć miejskie centrum z prawdziwego zdarzenia, a reprezentacyjny budynek przerobić na ratusz. Dlatego prezydent Stalowej Woli nie wyklucza wykupienia obiektu, by nadać mu odpowiednią rangę. Chcielibyśmy nadać temu kilka funkcji. Na pewno jedna wiązałaby się z pewną tradycją historyczną, muzealną, ale również ten budynek historycznie powinien służyć dla przyszłych pokoleń. Chcielibyśmy tam uruchomić czy to punkt obsługi inwestora, czy inne takie elementy, które by służyły również do tego, aby promować miasto Stalowa Wola. Wartość księgowa obiektu przekracza 5 milionów złotych, więc jak przewidują samorządowcy, zbyt wielu chętnych do zakupu nie będzie. Dlatego jeśli strony dojdą do porozumienia, bardzo prawdopodobne jest, że wcześniej czy później modernistyczny budynek trafi w ręce samorządu.
Wyobraźmy sobie, że wnuk SS-mana jedzie w podróż do Drohobycza, by poznać tragiczne chwile śmierci Brunona Schulza, wybitnego pisarza, malarza i nauczyciela z Kresów. To, co odkrywa, jest dla niego samego szokiem. Tak właśnie powstał spektakl radiowy Na drodze do Damaszku na podstawie tekstu Jerzego Janusza Fanfary, a słuchowisko znalazło się w finale konkursu Pre-Italia 2015. Jest więc szansa na radiowego Oscara dla twórcy z Rzeszowa. Lubię pociągi, mam czas, chcę zobaczyć po drodze jeszcze w Polsce parę miejscowości. Rzeszów, Przemyśl, stamtąd do Lwowa, trochę stopem, może piechotą. Słyszałem, że to piękne tereny, Galicja. Piechotą? To prawie jak pielgrzym. Jest to rzecz współczesna. W dzisiejszych czasach pojawia się młody chłopak z Niemiec, który zna doskonale język polski. Poznaje w Warszawie dziewczynę i on wyjeżdża do Drohobycza, ona później dojeżdża do niego. Co się okazuje, że ten młody chłopiec jest wnuczkiem SS-mana, który zastrzelił Bruno Schulza. I sam zadaje sobie takie egzystencjonalne pytania. Z życiem czasem jest jak z książkami. Każda z nich ma jedną chwilę, moment taki, kiedy z krzykiem zlatuje Feniks, płonąc wszystkimi stronicami. Dla tej chwili, dla tego jedynego momentu kochamy je, choć już wówczas są tylko popiołem. Były dziesiątki choreografii i tysiące godzin spędzonych na treningach, ale też nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach tanecznych. Do tego emocje i wspomnienia, których nie sposób zmierzyć, czyli 25 lat na scenie zespołu tanecznego Impet z Rzeszowa. Na jubileuszowy koncert i za kulisy przenosi nas dziś Mariusz Mędycki. Zanim zacznie się taneczny show, za kulisami trwają ostatnie przygotowania. Stroje, fryzury, makijaż i krótka powtórka choreografii, bo kiedy kurtyna pójdzie w górę, nie ma już miejsca na poprawki. Jeszcze tylko garść wskazówek. Pełna mobilizacja, myśleć podczas tańca, co robisz, no i uwielbiać to, co robisz, czuć to, rytm muzyki. I można zaczynać. Jubileuszowy koncert otworzyła absolwentka zespołu Ewelina Drżał-Fiałkiewicz. Dziś pani doktor, której w duszy wciąż gra muzyka do choreografii, którą pierwszy raz zatańczyła 11 lat temu. Jak przypominałam ją sobie do koncertu, włączyłam muzykę i 2/3 po prostu choreografii sama przyszła bez oglądania nagrań. Także tak, wracają wspomnienia, łezka wokół się gdzieś tam kręci, są to miłe wspomnienia bardzo. Zespół taneczny form nowoczesnych Impet w lutym 1990 roku założyła Bernadetta Wojtun-Sikora, opiekun artystyczny i choreograf grupy. Przez lata jej podopieczne święciły triumfy na scenach w Polsce i za granicą. Ale tak naprawdę chyba najważniejsza jest dusza tego zespołu i to, że czuje się, nie tylko dzisiaj, absolutnie, że to jest jedna wielka taneczna rodzina i to jest piękne. 25 lat na scenie to całe pokolenie tancerek, które przekonują, że bycie częścią zespołu to dla nich coś wyjątkowego. Dodaję koloryt mojemu życiu, czyli dzieje się coś więcej, wariuję na tej scenie, gdzieś tam w tych salach gimnastycznych, czyli jest trochę inaczej, mam obdrapane ręce, kolana i no, jest inaczej niż zwyczajnie. Fajnie, że robi się coś, co ludzi ciekawi, coś, co ludzie pamiętają i no to jest na pewno wyjątkowe uczucie. Tego się nawet, wydaje mi się, nie da powiedzieć w słowach, bo to trzeba przeżyć. I znów sport. Nasi koszykarscy pierwszoligowcy zakończyli sezon zasadniczy zwycięstwami. Zespół krośnieńskiego miasta Szkła wygrał w Prudniku z Pogonią, a Sokół z Łańcuta pokonał we własnej hali Astorię Bydgoszcz. W Łańcucie wyrównana walka trwała tylko w pierwszej kwarcie, po której było 18-18. Później Sokoły wrzuciły wyższy bieg i zaczęły odjeżdżać rywalom. W pewnym momencie przewaga wynosiła ponad 20 punktów. Sokół zwyciężył 71-51, rewanżując się rywalom za porażkę w pierwszej rundzie. Szczególnie zależało na tym zwycięstwie, bo w Bydgoszczy przegraliśmy to dosyć wysoko. Zależało nam nie tylko na tym, żeby wygrać, ale żeby też ten deficyt punktowy odrobić. Sokół i krośnieńskie miasto Szkła zakończyły sezon zasadniczy zwycięstwami i awansem do pierwszej rundy play-off z wysokich miejsc gwarantujących lepsze rozstawienie. Jeśli zakwalifikują się do drugiej rundy, walka o finał ligi rozstrzygać się będzie w derbowej rywalizacji.
Myślę, że to doda dodatkowego smaczku, bo spotkania derbowe będziemy mieć na tych meczach na pewno bardzo liczną publikę, tak w meczach u nas, jak i w Krośnie. I rozstrzygnie parkiet, kto w tym sezonie bardziej by w ten zasłużył na finał. Superlidze piłkarzy ręcznych Stal uporała się z wrocławskim Śląskiem. W pierwszej lidze Przemyski Czuwaj minimalnie przegrał wyjazdowy mecz w Końskich. A w regionie Wiosna na chwilę przegra z Zimą, w tej dziedzinie bez sukcesu. O czym za chwilę powie Anna Sabat. Zapraszam do śledzenia pogody na najbliższe dni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.